Córka Henryka Gołębiewskiego ma już 15 lat. Róża jest podobna do ojca, gdy ten był w jej wieku. Henryk Gołębiewski karierę rozpoczął ponad 50 lat temu. Jako nastoletni chłopak grał w uwielbianych przez Polaków serialach młodzieżowych. To on był cegiełką Wstawiam na Tolka Banana oraz sprytnym Poltkiem w Podróży za jeden uśmiech. Dziś, to jego jedyna córka ma już 15 lat. Kropka. Róża jest podobna do taty, gdy ten był w jej wieku. Oboje pojawili się na Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej do Kudowy Zdroju Pawła Królikowskiego. Henryk Gołębiewski jest znany Polakom od wielu lat. Jako nastolatek zadebiutował w serialu Wakacje z duchami w roli Pikadora. Zatem przyszły kolejne kultowe role młodego Henia. Jako młodzieniec nie grał wiele, pojawił się m.in. w jednej ze scen Daleko od szosy, gdzie zagrał kolegę Leszka ze wsi. Potem przez wiele lat pojawiał się sporadycznie w produkcjach i dopiero rola Kazia Machejki w Plebanii sprawiła, że Polacy znów usłyszeli o Gołębiewskim. Kropka. Przełomem dla jego kariery okazał się też film Edi. W życiu prywatnym Gołębiewskiemu nie wiodło się najlepiej, żył bardzo skromnie, miał kłopoty z alkoholem. Jego los odmienił się jednak, gdy aktor miał już niemal 50 lat. Kropka. Wtedy poznał swoją obecną żonę, w 2006 roku ożenił się z Marzeną Matusik, a kilka lat później, czyli w 2008 roku urodziła się jego pierwsza córka, Róża. Dziewczyna ma już 15 lat i towarzyszyła ostatnio ojcu w czasie Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej do Kudowy Zdroju Pawła Królikowskiego. Oboje udzielili wywiadu Plejadzie. Jak się okazuje, mają ze sobą świetny kontakt, najbardziej lubię filmy, w których grał, gdy był jeszcze dzieckiem. Stawiam na Tolka Banana, Wakacje z duchami i Podróż za jeden uśmiech. Patrzę na tatę i jestem szczęśliwa, że mam tak utalentowanego ojca, mówiła nastolatka. I jak dodała, mogłaby skoczyć za ojcem w ogień. Na pytanie, za co najbardziej kocha ojca, odparła, za to, że zawsze przy mnie jest. W dobrej i złej chwili. W 100% mnie wspiera, nie ocenia. Warto przypomnieć, że córka Henryka Gołębiewskiego, Róża, kilka lat temu pojawiła się w serialu Lombard, Życie pod zastaw, w którym gra jej tata.